Gdzie na jakieś dziwne spotkanie? Ciekawym człowiekiem jest jednak. Dzień dobry. Tyle się tutaj właśnie naczekałem na was. Nina Hagen, osoba niepokorna, drapieżna, śpiewa Brechta. Co powiedzieć o Rufusie Wainwrightcie? No, jest przystojny, ale niedostępny. Tak, na tym zakończmy. Nie, wiadomo, Rufus, ja jestem wyjątkowo szczęśliwy z powodu tego, że będziemy mieli Rufusa, mimo tego, że już był w Polsce parokrotnie, ale jak wiesz, mocno nam lobbowałem to nazwisko, bo jestem absolutnym jego fanem. Jest to rzeczywiście zdolny niezwykle człowiek o niebagatelnym głosie i technice śpiewania. Erna Dead, We Will Dub You. To jest totalnie z playbacku. Przy czym to jest grupa aktorów, tancerzy, na pewno muzyków też z Paryża. To jest taki miks fragmentów piosenek, dialogów z filmów, jakiś taki montaż teledyskowy, rzecz nie, bardzo śmieszna, absurdalna. Dziwna, szalona, kolorowa i wirtuozersko wykonana. No to trzeba to zobaczyć po prostu. Wspinają ten przegląd dwie charyzmatyczne reżyserki. Zaczynamy Mają Kleczewską ze spektaklem Cienie Eurydyka Mówi z Kasią Nosowską na scenie, z Kasi Nosowskiej piosenkami. Spektakl z tekstem Elfriede Jelinek w reżyserii Maji Kleczewskiej. No a kończy Agata Duda-Gracz. Wygracie w tym przedstawieniu. Ponoć. Czy my tam w tym przedstawieniu? No tak, tam coś gramy w tym przedstawieniu. Jest to kolejna niewiadoma Agaty Dudy-Gracz, w takim sensie niewiadoma, że to jest akurat aspekt podniecający, ponieważ praca z Agatą zawsze wiąże się z totalną niewiadomą. Wiem. Pewnym ryzykiem. Najczęściej się to kończy sukcesem, więc mocno liczę, że w tym przypadku będzie podobnie. Lista piosenek jest potężna, bo co śpiewasz w tym spektaklu? Panie Dobry jak Chleb, komunijna piosenka, Dumkę na dwa serca i rap, który dopiero powstanie. Także, czyli piosenki, które jeszcze nigdy nie zostały wykonane na jednym koncercie. Nie, podejrzewam, że Panie Dobry jak Chleb i Dumka na dwa serca nigdy się nie spotkały. Plus właśnie piosenki z bajek o Misiu Szatku, Koralgolu. Tak, Papierowy Księżyc. No zestaw jest rzeczywiście skandaliczny. Pomyślałem sobie, że faktycznie pewną misją tego festiwalu jest to, żebyśmy inicjowali spotkania, inicjowali powstawanie nowych rzeczy. To jest droga bardziej pracochłonna, bardziej zdecydowanie bardziej ryzykowna. I tych premier jest faktycznie bardzo dużo. Powstaje spektakl Joplin z Natalią Sikorą w roli głównej w reżyserii Tomka Gawrona. Spektakl po prostu o Janis Joplin. Powstaje spektakl o... Psalmie Dawida. Tak, z psalmami króla Dawida, Sambor Dudziński będzie je śpiewał. Też piszę muzykę do tych tekstów. Większość rzeczy będzie w Kapitolu, ale nie damy rady zmieścić całego festiwalu w Kapitolu. Zresztą są takie miejsca, w których ten rodzaj piosenki sprawdza się od lat bardzo dobrze. Ja na przykład uwielbiam koncerty w synagodze pod Białym Bocianem. No i kto tam wystąpi? A kto? Wystąpi Magda Kumorek, która zaśpiewa Leśmiana. Zaśpiewam Leśmiana, tak. Ciekawy to chyba będzie, mam nadzieję, kolaż muzyki ludowej i Leśmiana. Będzie głośno, będzie radośnie. Mi się podoba ten pomysł Jacka Bończyka, który razem z Małgorzatą Niemen i z Natalią Niemen stwierdzili, że nie było jeszcze takiego koncertu, który pokazałby Niemena jako twórcę totalnego, to znaczy jako twórcę i tekstów, i muzyki, i grafik, które po raz pierwszy ujrzą światło dzienne, że tak powiem. Piotr Rogucki, Mietek Szcześniak, Sambor Dudziński, między innymi z
zaśpiewają te piosenki. No i oczywiście dowiemy się, kto wygrał konkurs aktorskiej interpretacji piosenki. 35. przeglądu, także no, jubileuszowego. Jubileuszowego, tak. Aktor śpiewający stoi przy mikrofonie przecież bardzo często. Praca aktora śpiewającego piosenki jest pracą fizyczną. Czy nogi? Więc nie mam sumienia już trzymać moich gości, a jednocześnie gospodarzy tego festiwalu dłużej na nogach. Po prostu nie będziemy mieli siły na festiwalu, jeżeli dłużej będziemy to mówić. Także, tak. Także do zobaczenia na 35. przeglądzie piosenki aktorskiej. Od 20 do 30 marca. Ostatnie dni marca, ostatnia dekada marca we Wrocławiu. Mam nadzieję, że nie będzie śniegu po pas jak w zeszłym roku, tylko będzie piękna wiosna. Do zobaczenia. Do zobaczenia.